Cześć! Dziś chciałbym się podzielić daniem jednogarnkowym, które poznałem w Bułgarii na wakacjach, na urlopie. Słuchajcie, tam podają to w takich małych glinianych garneczkach. A ja mam garnek rzymski i w tym garnku przygotowałem to danie. Jak to pięknie wygląda, jakie to jest kolorowe, aromatyczne i naprawdę bardzo smaczne. A teraz zapraszam na cały przepis, krok po kroku, jak takie cudo przygotować. W pierwszej kolejności, żeby nam to sprawnie i szybko poszło, zaczniemy od mięsa. Mięso pokroję i przesmażę. W tym moim wariancie, ja tu mam szyneczkę taką, jest troszeczkę tłuszczyku i bardzo dobrze. W tym moim wariancie, który ja robię, mięso będę przesmażał, ale garnek rzymski ma to do siebie, bo będę to robił w garnku rzymskim, ten giuwacz. Jest tak, że możesz po prostu włożyć surowe mięso. Wszystkie produkty wkładasz surowe, tylko wtedy trzeba dłużej w piekarniku zapiekać to, tą potrawę. Ale ja wolę przesmażyć to mięso, po prostu wtedy już nie 3,5 godziny piekę w piekarniku, tylko zapiekam przez 2,5 godziny do 3 maksymalnie. Tą potrawą zajadaliśmy się w Bułgarii i naprawdę bardzo nam to smakowało. W Bułgarii było to podawane w takim naczyniu glinianym, porcja na jedną osobę, w takie małe garneczki. I naprawdę świetna potrawa. Bardzo nam to smakowało, dlatego śpieszę z tym przepisem, żeby się podzielić. I właśnie tam też, jak rozmawiałem z kelnerami, to jest robione w dwóch wariantach. Jeden po prostu mięso przesmażone, w innym wariancie mięso nieprzesmażone, w całości surowe wkładane i zapiekają to bardzo długo wtedy. Ten gulasz jest bardzo fajną taką potrawą, można powiedzieć wakacyjną. Dlaczego? Dlatego, że jak wychodzisz na plażę, nastawiasz sobie piekarnik, a w ogóle wstawiasz do zimnego piekarnika i wstawiasz do piekarnika cały ten garnek, idziesz sobie na plażę, piekarnik masz nastawiony na 3 godziny, po 3 godzinach ci się wyłącza, ty przychodzisz z plaży i obiad masz gotowy. Nie trzeba nic przy nim robić, po prostu. Także, no trzeba przygotować. No trzeba najpierw przygotować, no tak, ale to jest 20 minut roboty, wstawiasz do piekarnika, nastawiasz zegarek w piekarniku, piekarnik się wyłącza po 3 godzinach i masz obiad gotowy. Naprawdę świetna sprawa. Teraz mięso przyprawię. Łyżeczka soli, łyżeczka pieprzu, wszystko wymieszam. Na patelnię daję tłuszcz i na taki na rozgrzany tłuszcz będę kładł mięso. I teraz kładę mięso. I teraz słuchajcie, jest bardzo ważne, żeby to mięso po prostu nie ruszać na razie. To ma się smażyć. Jak mięso puścić i wodę, to będzie się gotowało, a nie smażyło. Musicie przypiec z jednej strony, dopiero będziemy przekładać na drugą stronę. Kochani, a teraz dla wszystkich zabieganych na wakacjach, którzy nie chcą marnować czasu na to, żeby siedzieć w kuchni, polecam naszą nową książkę kucharską, naszego e-booka. Zapraszam do naszego sklepu, zajrzyj, zobacz, czy tobie się też nie przyda. A w e-booku znajdziesz 40 szybkich przepisów, które zrobisz w 30 minut i do tego jeszcze mamy dla Ciebie niespodziankę, bonus. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Mój garnek moczy się już w wodzie, bo gliniany garnek rzymski trzeba namoczyć w wodzie. Mięso się odsmaża, a ja teraz biorę się za pozostałe produkty. Z papryki usunę gniazda nasienne. Gniazda mam usunięte, teraz kroję paprykę. A takie mniejsze kawałki po prostu. Ilość produktów czy składników, jakie będziesz dawać do garnka, musisz sam sobie ustalić. Dlatego, że w zależności od tego, jaki duży garnek jest, tyle musisz mieć warzyw i mięsa. Nasze ilości podamy w opisie filmu. Tak. Proszę zobaczyć, tak powinno mięso wyglądać. Przesmażone. I teraz przekładam na drugą stronę. Teraz marchewkę. I na takie kawałki.
I teraz kroję cebulę. Cebulę kroję w piórka. Teraz biorę się za cukinię. Możesz dać bakłażan, możesz dać cukinię. Ja właśnie widziałem w jednych restauracjach w Bułgarii, że dają w jednych cukinię, w innych bakłażan. Także jest to według własnego uznania. Co bardziej lubisz? Kroimy na pół. I też takie kawałki kroimy. I teraz kroję ziemniaki. I pieczarki. Pieczarki kroję na 4. Czyli robię takie ćwiartki. Garnek, przypominam, gliniany moczymy przynajmniej pół godziny w wodzie. On musi być namoczony. I pamiętaj, żeby włożyć do piekarnika zimnego. On się musi, ten garnek, nagrzewać razem z piekarnikiem. Inaczej pęknie po prostu. To jest gliniane naczynie i tak... Tak musi być, takie są zalecenia producenta i tak musi być, tak musimy robić. I teraz co? Układamy wszystkie warzywa w garnku. Trochę ziemniaków, cukinii na dno, cebula, marchew. Trochę pieczarek. Teraz troszeczkę posolić. Trochę pieprzu. I teraz mięso. I kolejna warstwa. Tak, tak, można tak warstwowo. Ale tak, tak lepiej po prostu. Ładnie później wygląda, jak nakładasz sobie. Jak jest warstwowo. Jak jest warstwowo, tak. I pieczarki. Już dajmy wszystkie. Trochę pieprzu, soli znowu. I teraz mięso znowu. I resztę warzyw. I pieczarki. Dajmy wszystkie. Trochę pieprzu, soli znowu. I teraz mięso znowu. I resztę warzyw. Zobaczcie, to były składniki na mój 3-litrowy garnek. Mój garnek ma 3 litry i to są składniki. One będą wszystkie w opisie na 3-litrowy garnek. I teraz słuchajcie, ja dołożę jeszcze, tutaj mam czosnek. 4 ząbki czosnku. I zobaczcie, takie małe papryczki, żeby troszeczkę było ostrzejsze. Ja je posiekam razem z czosnkiem i tu ułożę. One są bardzo ostre, także pamiętaj, żeby jak takie papryki kroisz, później tą ręką nie dotykać twarzy. No, można się poparzyć. Czosnek możesz przez praskę przecisnąć, ale ja wolę taki posiekany. O. I teraz tutaj mam pół litra pomidorów, po prostu z puszki takiej pół litrowej pomidory bez skóry. I tylko to będzie jedyny płyn, jaki ja dodaję do tego garnka. O, tu widać, że pomidory są takie bez skóry. Żadnego innego płynu ja nie dodaję do tego garnka, do tego gulaszu. On będzie we własnym sosie się po prostu dusił. Wszystko przykrywam i powtarzam jeszcze raz. Wsadzamy do zimnego piekarnika, garnek wcześniej moczymy pół godziny w wodzie, wkładamy na 180 stopni do zimnego piekarnika i tak trzymamy ten garnek w piekarniku około 3 godzin. Wy tego nie czujecie, ale naprawdę pachnie wyśmienicie. Zapach jest z całej kuchni.
Sprawdźmy, jak to smakuje. Zobaczcie, tutaj było tylko pół litra wody, pamiętacie? Jak dawałem pomidory w puszce? A reszta, ten cały sok, ten cały tutaj płyn, to jest sok z tych warzyw, z tego mięsa. Idealnie, idealnie. Ostre, słone, a mięsko? Ładnie się kroi nawet łyżką, także jest kruchutkie. No a dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Ja śpieszę się, żeby skosztować tego gulaszu. Dziękuję za oglądanie. Jak jeszcze nie zalajkowałeś tego kanału, to pamiętaj, żeby go zasubskrybować, zalajkować. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Poezja.